potężne gradobicia i mięsne deszcze, stworzenia wyciskające wodę z kamienia i włochate żaby. O rany, nasza planeta skrywa tyle tajemnic, że trudno się w tym wszystkim połapać. Uchylmy jednak chociaż rąbka tajemnicy. Jest taki gen, który określa się mianem Sonic Hedgehog, tak jak ten słynny niebieski jeż z gry. Wpływa on na rozwój człowieka. Był też gen Pokémon i Velcro, ale później nazwy te zmieniono. Dzikie zwierzęta, zwłaszcza małpy, zachowują między sobą odległość, żeby uniknąć zarażenia, kiedy jedna z nich lub większa grupa jest chora. Wiedzieliście, że Statua Wolności ma palec Mortona? To znaczy, że jej drugi palec u stopy jest dłuższy od pierwszego. Wada ta występuje tylko u 10% światowej populacji. Paradoksalnie w starożytnej Grecji ta fizyczna cecha składała się na kanon piękna. W Republice Południowej Afryki żyje podgatunek pszczoły, który bez udziału samca może wydawać na świat robotnice. Lodowce to naturalne wzniesione muzea historii ludzkości. Badając warstwy lodu, jesteśmy w stanie dokładnie opisać, w jakich warunkach w określonej epoce żyły dawne społeczności. W każdej komórce istoty żywej znajduje się maleńki termometr, który wyczuwa, kiedy robi się za gorąco. Wówczas zmienia sposób działania komórki. Wydry w niewoli, by pokazać, że są głodne, czasem kładą się na plecach, podrzucają kamienie do góry i łapią je w locie. Żarłocze tygrysie potrafią przepłynąć tysiące kilometrów, przemierzając całe oceany, ale nikt właściwie nie wie, dlaczego to robią. Gekony mają tysiące maleńkich włosków na każdym ze swoich palców. Dzięki nim mogą bez problemu wspinać się po każdej powierzchni. Misie koala piją, zlizując wodę z gałęzi, na której wiszą. Mózg człowieka używa każdej z półkul do przechowywania innego rodzaju wspomnień. To, co usłyszeliście lub przeczytaliście, trafia do lewej, a obrazy lub zdarzenia, które widzieliście, do prawej. Żaby drzewne potrafią zmylić drapieżnika, rechocząc w nieomal idealnie zsynchronizowany sposób. W rezultacie wróg myśli, że ma do czynienia z jednym płazem, podczas gdy w rzeczywistości może ich być znacznie więcej. Mewy wolą jedzenie, które trzymał wcześniej człowiek, od pożywienia, którego nie widziały w jego rękach. Pustynia Atacama w Chile jest jednym z najsuchszych miejsc na Ziemi, a żyjące tam mikroorganizmy dosłownie wydobywają wodę z kamieni, by nie umrzeć. Pod lodem i zamarzniętą ziemią na Antarktydzie oraz Syberii żyją gigantyczne wirusy. Są 10 razy większe od znanych nam odmian i mogą przetrwać dziesiątki tysięcy lat. Ciepłe powietrze unosi się, a zimne opada. Dotyczy to wszystkich obszarów, z wyjątkiem tropików. Otóż w międzyzwrotnikowych strefach klimatycznych zimne, ale wilgotne powietrze cyrkuluje do góry, stabilizując klimat. Ulewne deszcze mogą wywoływać erupcje wulkanów. Woda przedostaje się pod ognistą górę i podnosi tym samym ciśnienie, przez co może dojść do wybuchu lawy. 66 milionów lat temu? Wtedy nie było mnie nawet w planach. Na Madagaskarze obok dinozaurów żył dziwny stwór przypominający bobra. Do tej pory nie odkryto większego ssaka okresu jurajskiego. Okazuje się, że stonka mogłaby pomóc milionom ludzi w walce z alergią. Owad żywi się silnymi alergenami, a naukowcy twierdzą, że oszczędziłoby nam to sporo problemów. Łosoś, który przemierza rocznie tysiące kilometrów, może wykorzystywać maleńkie cząsteczki magnetytu w swoim organizmie do poruszania się względem pól magnetycznych. Pożary lasów wydają się niebezpieczne, ale w małych dawkach są pożyteczne dla środowiska. Pomagają na przykład dzikim pszczołom przystosować się do trudnych warunków. W 2018 roku jedno z argentyńskich miasteczek nawiedziło niecodzienne gradobicie. Lodowe kule miały rozmiar piłek do siatkówki. Auć! W Maroku znajduje się prawdziwy park jurajski. Region zwany Grupą Kemkem to teren niezwykle bogate w skamieliny dinozaurów. Na przestrzeni kilku ostatnich dekad odkryto tam dziesiątki nowych gatunków. W 1876 roku w stanie Kentucky spadł mięsny deszcz. Z nieba zlatywały kawałki mięsa, a całe zjawisko trwało kilka minut. Coś takiego po prostu nie powinno się dziać.
Błyskawica może osiągnąć temperaturę 5 razy wyższą od powierzchni Słońca. Włochate żaby z Kamerunu łamią niekiedy kości we własnych kończynach, by tworzyć ostre szpony wystające ze skóry. Prawdziwy Wolverine wśród płazów. Guma balonowa jest zazwyczaj różowa, ponieważ tak wyglądał pierwszy tego rodzaju produkt, który w 1928 roku wszedł na rynek. Taki kolor miał po prostu jedyny dostępny wówczas w fabryce barwnik spożywczy. Natomiast pierwsza guma do rzucia w historii pojawiła się prawdopodobnie jakieś 10 tysięcy lat temu. Ludzie żuli wtedy żywice z kory brzozy. Przed 1904 rokiem nowojorski Times Square nosił nazwę Longacre Square. Zmiany dokonano, kiedy w to miejsce przeniesiono siedzibę New York Timesa. Na żadnej wersji systemu Windows nie da się nazwać folderu słówkiem con. Koty i psy mają trzy powieki, podobnie jak wiele innych zwierząt, choćby wielbłądy czy słonie. Żaby mogą zamarzać i rozmrażać się bez szkody dla organizmu. Banany są tak charakterystycznie wygięte, ponieważ skręcają się do słońca. Jedząc pikantne dania, nie czujemy ich smaku, to raczej pewien rodzaj bólu. Psy potrafią odgadnąć porę dnia po zapachu i trzeba przyznać, że wychodzi im to całkiem nieźle. Lamy i osły świetnie sprawdzają się jako zwierzęta pilnujące stada bydła domowego oraz owiec. W niektórych rejonach Chin policji zamiast psów pomagają stróżujące gęsi. Przysięga Hipokratesa, która jest podstawową częścią etyki lekarskiej, po raz ostatni została poprawiona w 1964 roku przez Louisa Lasagne. Od tej pory wiele osób nazywa ją Przysięgą Lasagne. Na szczycie Mount Everestu z powodu dużo niższego ciśnienia atmosferycznego woda gotuje się w temperaturze 71 stopni Celsjusza. Jeśli planujecie potasować talię kart tak, by uzyskać wszystkie możliwe kombinacje, to chyba muszę was zniechęcić. Przez miliardy, miliardów, miliardów lat doszlibyście tylko do 1/3 istniejących zestawień. Okropna strata czasu. 1 gram DNA może przechować nawet 700 terabajtów informacji. Największą pustynią na świecie nie jest Sahara, a Antarktyda. Co ciekawe, znajdziemy tam jeden działający bankomat. Prawdę mówiąc, sam nie wiem, jaki to ma związek. Dla NASA już od ponad 40 lat pracuje profesjonalny wąchacz. Do jego obowiązków należy testowanie zapachu wszystkich przedmiotów, zanim zostaną one wysłane w kosmos. Wieża Eiffla od 2007 roku jest oficjalnie żonata. Partnerka słynnego zabytku to Erika Eiffel. Mam nadzieję, że chociaż im się układa. By wyhodować pół kilo migdałów, potrzeba prawie 7600 litrów wody. Największe niemowlę w jajach ważyło po urodzeniu ponad 10 kg. Na Ziemi mieszka obecnie 7% wszystkich ludzi, jacy żyli na przestrzeni dziejów. A pozostali... no cóż. Krzyżówka niedźwiedzia grizzly i polarnego to niedźwiedź grolar lub pizli. Natomiast krzyżówka krowy i bizona amerykańskiego zwie się buffalo. Papugi pomagają sobie bezinteresownie, nawet jeśli nie są ze sobą spokrewnione ani zaprzyjaźnione. Jedną z najbliższych krewnych hieny jest surykatka. W Australii znajduje się płot prawie tak długi jak rzeka Amazonka. Chroni pola uprawne przed dingo, czyli dzikimi psami. W jądrze Ziemi jest tyle złota, że dałoby się nim okryć całą planetę 30-centymetrową powłoką. Najmniejszy dinozaur w dziejach miał rozmiar kolibra. W Szkocji funkcjonuje ponad 400 określeń na słowo śnieg. Widocznie bardzo lubią tam ten biały puch. Podczas gdy większość ludzi na świecie żyje w roku 2020, Etiopczycy tkwią w 2013. Posługują się po prostu innym kalendarzem.
Rekiny polarne osiągają dorosłość i zaczynają rozglądać się za partnerami dopiero we wieku 150 lat, a średnia długość ich życia wynosi około 400. Strasznie wybredne stworzenia. Gdybyście złożyli kartkę papieru 103 razy, jej grubość przekroczyłaby granicę widzialnego wszechświata. Uniwersytet Oksfordzki powstał w 1096 roku. Dla zobrazowania, jak dawno temu to było, warto sobie uświadomić, że Aztekowie zakładali swoje miasta dopiero 200 lat później. Zjazd absolwentów to musi być coś. Do pierwszej książki wydrukowanej w Oksfordzie wkradł się pewien błąd. Chodzi o niepoprawną datę wydruku na pierwszej stronie. Nazwa spandex, czyli włókna, z którego szyje się ubrania sportowe, jest anagramem angielskiego słowa expand, co w tłumaczeniu znaczy rozszerza się. I faktycznie się rozszerza. Naukowcy przyspieszyli ewolucję potomstwa ślimaków. Kiedy mięczaki miały styczność z platyną, rozwijały się bez skorupki. Koszykówka została wynaleziona w 1891 roku, ale aż do 1894 grano nią piłką do nogi. Do 2050 roku w Oceanie Arktycznym nie będzie latem lodu. Na Ziemi rośnie około 3 bilionów drzew. To prawie 30 razy tyle, ile jest gwiazd w Drodze Mlecznej. Lemury katta mają na nadgarstkach gruczoły, które wydzielają przyjemny, przyciągający samice zapach. Około 34 milionów lat temu pradawne naczelne przepłynęły z Afryki do Ameryki Południowej przez Atlantyk i dotąd nikt nie wie, jak im się to udało. Choć zorza polarna jest zwykle niebieska i zielona, to jakieś 1400 lat temu Japończycy byli świadkami tego zjawiska w kolorze czerwonym. W lutym tego roku najwyższy wodospad w Ekwadorze, San Rafael, nagle przestał spływać. Tuż przed spadkiem pojawiło się ogromne zapadlisko i odwróciło bieg wody. 90 milionów lat temu biegun południowy porastał bujny, tropikalny las deszczowy. Cyfra 1 nie wynosi dokładnie 1, to 0 z niezliczoną ilością dziewiątek po przecinku. Jest taki stan w przyrodzie, w którym woda może się gotować i jednocześnie zamarzać. To pewnie stan gotowości. Wybaczcie, nie mogłem się powstrzymać. IKEA to nie słowo, ale akronim. Jest skrótem od imienia i nazwiska jej założyciela, Ingvara Kamprada, nazwy farmy, na której dorastał, oraz nazwy rodzinnej wioski. Z kolei opery mydlane zyskały swoją nazwę od pierwszych reklamodawców, którzy sponsorowali seriale w radiu i telewizji. Byli to zwykle producenci środków czystości i detergentów. Naukowcy twierdzą, że na Ziemi może żyć aż 30 milionów gatunków owadów, ale do tej pory zidentyfikowaliśmy dopiero nieco ponad 900 tysięcy. W XX wieku na Grenlandii stopiło się tyle lodu, że oś naszej planety się przesunęła. Narwale, znane także jako morskie jednorożce, w rzeczywistości nie posiadają rogów. Te długie spiralne narośle to po prostu duże kły. Konie mogą wyhodować sobie fantazyjne wąsy do pary z grzywą i wyglądają cudownie. Najwyższy kaktus na świecie rośnie w Meksyku. Ma 19 metrów wysokości. To tak, jakby ułożyć na sobie 4 żyrafy. W każdym momencie na naszej planecie znajdują się dwa punkty leżące dokładnie naprzeciw siebie. Cechuje je o dziwo ta sama wartość temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Jako że ptaki wyewoluowały od dinozaurów i mają krokodylich przodków, można by je uznać za gady. Najszybszy gołąb wyścigowy na świecie nazywa się Armando. Jest także najdroższym ptakiem w dziejach. Sprzedano go na aukcji za 1 400 000 dolarów. Bolidy Formuły 1 są skonstruowane w taki sposób, że przy określonej prędkości mogłyby jechać po suficie. Kolory kół olimpijskich nie zostały wybrane przypadkowo. Co najmniej jeden z nich pojawia się na fladze każdego z państw świata. Charlie Chaplin i Dolly Parton brali udział w konkursie na własnych sobowtórów i oboje przegrali z kretesem.
produkcja filmu Titanic z 1997 roku kosztowała więcej niż budowa samego statku. Litera Z została usunięta z alfabetu łacińskiego w roku 300 przed naszą erą, ale powróciła dwa wieki później. Ciekawe, co nabroiła. Jeśli swędzi was prawe ramię, popatrzcie w lustro i podrapcie się w tym samym miejscu na lewej ręce, a nieprzyjemne uczucie prawdopodobnie minie. Jak ręką odjął, nomen omen. Jedzenie dużych ilości ananasa podrażnia język i usta, ponieważ owoc zawiera bromelinę, enzym, który rozbija białka, a więc w zasadzie, gdy pochłaniacie ananasa, on również pochłania was. Jeden koń u szczytu możliwości potrafi osiągnąć prawie 15 koni mechanicznych. Przeciętny człowiek dobija jedynie do 5. Chyba coś tu jest nie tak z tymi jednostkami. Słonecznik to po turecku księżycowy kwiat. Statystycznie tylko u 1 na 76 miliardów osób iloraz inteligencji może wynieść 200 punktów. Oznacza to, że raczej nikt z żyjących obecnie ludzi nie jest aż tak błyskotliwy. Przeciętny kumulus lub po prostu puszysty rodzaj chmury waży około 450 tysięcy kilogramów, a mimo to unosi się w powietrzu. Czy to nie dziwne? Najmniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek sfotografowano, był cień atomu. Uczeni przewidują, że do 2100 roku poziom mórz wzrośnie o 120 cm. Szczury potrafią zwęszyć, czy członkowie ich stada są głodni. Jeśli tak jest, dzielą się z nimi jedzeniem. Przodkowie wszystkich współczesnych nam zwierząt, wliczając w to człowieka, żyli w Australii około 500 000 lat temu i z wyglądu przypominali dżdżownice. Skrzydła niektórych motyli są 100 razy bardziej czarne niż węgiel. Efekt ten jest jednak tylko iluzją optyczną, która powstaje za sprawą struktury skrzydełka. W Azji Środkowej rdzenni śpiewacy potrafią wydać z siebie jednocześnie dwa odmienne rodzaje dźwięków. Spróbujcie zanucić dwie różne nuty naraz. No właśnie. Koty domowe wpływają na ekosystem w swoim otoczeniu dużo bardziej niż inne dzikie zwierzęta, zwłaszcza drapieżniki. Przedstawiciele pewnego gatunku mrówki rozwijają się życiowo w obu kierunkach. Najpierw w tradycyjnym rozumieniu, a potem w drugą stronę. Po zaledwie 12 dniach jedzenia cukru zmienia się struktura naszego mózgu. Od tego momentu ciężko nam obejść się bez słodkości. A teraz pozwolę wam przetrawić te wszystkie informacje. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.